Księże Andrzeju, zaskoczyłeś nas wszystkich swoim odejściem. Chociaż wiedzieliśmy o Twojej chorobie, z którą dzielnie walczyłeś przez ostatnie 2 lata, to jednak wiadomość o Twojej śmierci wywołała w sercach wielu z nas ból i smutek. Ostatnie słowa księdza Andrzeja z jego testamentu. W imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję miłosiernemu Bogu za wszystko, czym mnie obdarzył, za życie, talenty i dary niezasłużone. Ksiądz Andrzej połowę swojego majątku rozdał ubogim i potrzebującym. Tak czynił za życia i tak chciał w testamencie. Chciał pomagać innym i czynił to, ale czynił to dyskretnie, z wielką delikatnością, idąc za swoją wyobraźnią miłosierdzia wobec studentów, którym pomagał, wobec parafian, wobec telewizów czy ludzi mediów. Jak w słowach kolędy dla nieobecnych. Panie, daj nam wiarę, że to ma sens, że nie trzeba żałować przyjaciół, bo są z nami, choć w innej postaci. I przekonaj, że tak ma być, że po głosach tych wciąż drży powietrze i że odeszli po to, by żyć i tym razem żyć.